Cześć, tu Zuzia i Maja. Robimy wulkan. Do wulkanu potrzebujemy sodę, ocet, wodę, barwnik i płyn do naczyń. I lej. I łyżkę. My potrzebowałyśmy akurat jeszcze kartek i butelki, do której wszystko wlejemy i wymieszamy. To jest kubeczek z wodą i dodajemy do kubeczka z wody sodę. Maju, ile dajesz tej sody? 3 łyżeczki, może być? Myślę, że więcej. Dobra, 4. I dodaję do kubeczka 4 łyżeczki. Następnie wymieszam. Dodać teraz farbę? Nie. Teraz. Tak, teraz mam dodać farbę. Żeby to było czerwone. Teraz się dodaje farbę. Nie. Jezu, Majka. Do naczyń. To nie ma znaczenia według mnie ile. Po prostu płyn. Sama nie wiem po co, ale po prostu. Mieszamy. Myślałam, że to wpijesz. Następnie ostatni krok to jest dodanie. A nasza lawa ma być przeźroczysta? A i jeszcze barwnik. Ale ma być czerwony. No to dajmy ten. To. Nie, bo będzie sraczkowaty. Zuzanka, ja to nagrywam. No to się wytnie. Dobra. Robi się czerwone. Lepiej to dać barwniku, ale my dodaliśmy farbę, bo nie mamy barwniku. Barwnika. Powstaje. To coś. Nic nie powstaje. Nic nie powstaje. Trochę pomarańczowej też tam. Dodajmy. I ostatnim krokiem, jak już to zrobi się, to będzie wlanie tego do wulkanu. To wlanie to do wulkanu i dodanie octu. Teraz to trzeba wlać do wulkanu. Do tego będzie potrzebny lejek. Zuzia, potrzymasz? Tak. Teraz po prostu dodać. Nie, czekaj, lejek. Co być? Ale, nie. Przecież wybuchnie wtedy wszystko przez lejek. No. Czekaj. Zabierz lej. Lej. Szybko lej i uciekaj. Trochę różowy. Nasza farba. I mamy gotowy wulkan. Tada!